Żeby zatańczyć oberka, musimy najpierw odnaleźć jego rytm w muzyce. Oberki są tańcami trójmiarowymi, czyli mają trzy jednostki w takcie, które możemy wyklaskać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Możemy również klaskać w nieco inny sposób, na przykład raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, lub raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Teraz możemy sobie wyobrazić na przykład, że idziemy na spacer. Tak jak normalnie chodzimy na co dzień. Miękko, elastycznie, zarazem jesteśmy rozluźnieni. Słuchamy naszej muzyki, która leci w tle i spróbujmy sobie liczyć i klaskać. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Świetnie.